Witam serdecznie w przedświątecznym czasie w Szkole Podstawowej nr 3 imienia Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku. Historia naszej szkoły to 76 lat jej istnienia od czasów zakończenia II wojny światowej. Początkowo miała siedzibę wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 1 przy ulicy Wolności, a w 1967 roku, po wybudowaniu nowego gmachu przy ulicy Płockiej 60, tu rozpoczęła swoją edukacyjną działalność. Funkcjonowanie jej przypada na różnorodne okresy społeczno-polityczne, jakie miały miejsce w naszym kraju. Mimo różnych wpływów, placówka nasza rozwijała się dynamicznie. W 1969 roku nadano jej imię wybitnego polskiego literata i malarza Stanisława Wyspiańskiego, a dwa lata później, w 1971 roku, ufundowano pierwszy sztandar szkoły. Stopniowo poszerzano bazę dydaktyczną i zmieniano otoczenie szkoły. W 2010 roku oddano do użytku piękną, nowoczesną salę sportową, w której odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2011-2012 z udziałem władz państwowych, oświatowych, wojewódzkich i samorządowych. Było jeszcze wiele bardzo ważnych momentów w życiu szkoły, które warto wymienić. Na przykład powołanie pierwszej w mieście klasy sportowej, pierwszej w mieście klasy integracyjnej, współpraca zagraniczna z Irlandią i Litwą, która zaowocowała realizacją wspólnych projektów edukacyjnych, na przykład Biała Polska, Zielona Irlandia oraz projektu Wspólna Ławka, jak również wymianą młodzieży szkolnej. Określenie zasługuje organizacja 13 edycji miejskich konkursów ortograficznych o zasięgu powiatowym i polonijnym pod patronatem mazowieckiego kuratora oświaty i burmistrza miasta Płońsk. Byliśmy również gośćmi ministra oświaty z okazji otrzymania tytułu Szkoła z klasą. Gościliśmy także w siedzibie mazowieckiego kuratora oświaty z okazji stulecia niepodległości Polski i wydania publikacji dla niepodległej. W roku 2020 społeczność szkoły obchodziła 75-lecie jej powstania. Z tej okazji ufundowano nowy sztandar, wmurowano tablicę upamiętniającą tych, którzy szkołę tworzyli, pracowali w niej i zdobywali wiedzę. Również z tej okazji został nadany szkole przez marszałka województwa mazowieckiego pana Adama Struzika medal pamiątkowy Promazowia. Zwieńczeniem naszych wysiłków i codziennej pracy jest otrzymany w tym roku certyfikat edukacyjnej doskonałości. Myślę, że na tym nie poprzestaniemy, bo nasze ambicje i aspiracje sięgają wyżej. Co dzień nas gna w nowe strony zadyszany czas. Sto lat, sto spraw wciąga nas, gna nas. Moje dni, wszechobecny pośpiech czasu zna. Naznaczy może przez to tak lubię.